Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagraj z Healthy w Minecraft. Na początku chciałabym Wam bardzo podziękować, że jest Was już 140. Naprawdę to jak byłam szczęśliwa, kiedy zobaczyłam, ile mam widzów, to jest nie do opisania. I chciałabym podziękować też bardzo Szantę, która właśnie przyczyniła się do tego, że przyszliście mnie oglądać, że doceniacie to, co ja robię. Naprawdę chciałabym Wam serdecznie za to podziękować. Nagrywam to już drugi raz, ponieważ za pierwszym razem, kiedy już skończyłam wszystko, było fajnie i tak dalej, program, którym nagrywam głos, się zawiesił i wszystko poszło mi się walić. Więc nagrywam to jeszcze raz. I chciałabym Wam tutaj pokazać to. To jest, jeszcze jak widzicie, mi tutaj brakuje, ale to jest basalt, czekajcie, weźmiemy sobie jeden. To jest basalt cobblestone, którego możemy dostać z biomu, na którym znajduje się wulkan. Ja taki mam tutaj koło siebie. Jeszcze będę musiała tutaj uzupełnić to. Więc może się tam wybierzemy. I teraz tak, zaczynając od takich nowości, co ja zrobiłam. Zrobiłam sobie mob grindera, tutaj Wam go pokażę. Tak, zrobiłam sobie tutaj takiego mob grindera. Jest on średnio wydajny. Tam z góry spadają potworki. Tak, jest średnio wydajny, ale jakoś tam sobie działa. Może w przyszłości go powiększę, może w przyszłości zbuduję innego, nie wiem. Teraz pójdziemy na górę zobaczyć, jak to wygląda. Wygląda to... O, proszę bardzo. Wygląda to tak, że to są cztery platformy, na których w każdym rogu jest woda. Woda ściąga potwory tam, one sobie tutaj chodzą, albo wpadają tu i spadają do tej mojej dziury. I zauważyłam, że ten mob grinder wydajniej działa w dzień niż w nocy. I tak. Następna nowość to jest tutaj ten korytarz. Przyjedziemy się tutaj. Zrobiłam sobie w końcu ten tunel. W piekle też sobie przesiedziałam ładny kawałek czasu. Też trochę miałam problemów, bo mam wgranego moda Railcraft, który właśnie dodaje nowe tory i tak dalej, więc te tory teraz tworzy się w zupełnie inny sposób. I trochę musiałam właśnie tego ogarnąć. I oczywiście tutaj sobie też pomogłam z tym netherrackiem. Pomogłam sobie tą energią FUM, która mi to klonowała. Jak widzicie, tutaj jeszcze nie jest to wykończone. Muszę to podnieść o jeden. Ale na razie problem jest taki, że po prostu tutaj jest to dużo, dużo roboty. I kolejna rzecz, którą mogliście już zauważyć, ale specjalnie po tutaj przyszłam, bo wygląda fajnie w nosy, to jest ta wieża. Jak widzicie, no taka... Fajna wieża. Jest ona robiona z projektu Shantae. Oczywiście nie jest to taka sama, bo ten trzon wyszedł mi inny, nie wyszedł taki jak jej. Zresztą jest wykonana z innego tworzywa. Jest to drewno, sandstone, płotki i krzaki. No i oczywiście glowstone. Więc można powiedzieć, że nie jest identyczna. Jednak wzorowałam się na jej projekcie. I teraz wrócimy sobie tam. No nie, znowu to robię. Naprawdę... Muszę to koniecznie jak najszybciej naprawić, ale ostatnio cierpię na brak czasu. Naprawdę. Szkoła się zaczęła. Ja chodzę jeszcze do szkoły, więc... muszę do niej chodzić. I ferie mi się skończyły. Nie mam już tyle czasu, żeby poświęcać to wszystko na nagrywanie, żeby... usiąść tak codziennie i coś nagrać. Naprawdę ciężko jest. Ale teraz właśnie, że troszkę miałam taki mały, może nie to wypadek, ale sobie coś zrobiłam w nogę i nie mogę chodzić, więc leżę w łóżku i mam czas, żeby coś dla Was nagrać. Więc właśnie wykorzystuję ten czas. I my sobie teraz pójdziemy się przespać, bo nie chcę, żeby nas zaatakowali w nocy. A ostatnio tutaj dużo różnych przyjaciół lub nieprzyjaciół mnie odwiedza. Więc prześpimy się szybko. Ram ciam ciam ciam.
Zobaczymy, jak wygląda wieża z tej perspektywy. Proszę bardzo, wieża wygląda tak. Oczywiście tutaj jeszcze dodam okna, jakieś takie inne duperelki. Jednak na razie wygląda to w ten sposób. Tutaj mam taką wodę i jeszcze chyba będę pamiętać tutaj tego dirta i ten pasek drewna na... Zendermana słyszałam. Na sandstone'a, ponieważ chyba będzie ładniej wyglądać. Tutaj, jak widzicie, sobie poprowadziłam takie ścieżki. I tutaj też biegnie ona dookoła tam. I na razie w środku nic nie ma. Miałam... Aha, w środku nic nie ma. Dwa kurczaki, Enderman. No dobrze, powiedzmy, że w środku nic nie ma. I prawdopodobnie... O nie, miałam straszny. Na górze sobie zrobię jakąś wieżę obserwacyjną. A... Tak w trakcie tej wieży może zrobię sobie jak wieża alchemika albo coś w tym stylu, tam gdzie będę sobie to wszystko ważyć. I następna rzecz, którą się zajęłam, jak widzicie, tam nie ma kotów, ponieważ przyniosłam je wszystkie tutaj. Zrobiłam w końcu pawilon dla kotów. Ale większość z nich mi zwiała. Nie wiem, gdzie są moje wszystkie koty. Było ich około 7. Zostały mi tylko 2 tygrysy. Jest to Zumba, który był drugim kotem. I Duna, którego zdobyłam niedawno, więc nie wiem, czy one zestarzały się, uciekły, zabiły się, naprawdę nie wiem, jest mi strasznie przykro z tego powodu. No ale zrobiłam im tutaj taką górkę, mają sobie trawkę, drzewko, wodę, więc mają całkiem fajnie. No nie wiem, no zwiało mi... nie wiem. I to w sumie byłoby na tyle z tych takich nowości moich. Naprawdę tego materiału by było więcej, ale no strasznie się zezłościłam, że te Audacity przestały mi działać. Próbowałam odzyskać to, ale w momentach, kiedy była cisza, to ucinało i po prostu to było okropne. To było tak okropne, że nie mogłam wam tego tutaj puścić. Ale jeszcze takie moje plany na przyszłość, co tutaj mam zamiar wybudować w Minecrafcie, to tak. Tutaj prawdopodobnie wybuduję sobie port, więc tutaj może powstanie port. I zamieniam zmienić mur, bo nie podoba mi się on. Zamieniam zmienić sobie mur na drewniany. Oczywiście tutaj zamierzam sobie też porobić jakieś paczki, srelemorele. I mam zamiar zrobić sobie automatyczną farmę zboża, automatyczną farmę kaktusów. I może melonów, ale to jeszcze się zastanowię nad tym. I wtedy te farmy by działały tak, że ja bym sobie podchodziła, naciskała dźwignię, wszystko by wylatywało, tam wodą spływało sobie do jednego punktu i tam by była runa Stonecraft, która by wszystko zbierała to do skrzynki i skrzynki byłoby to eksportowane może od razu po prostu do magazynu za użyciem rur z modu Buildcraft, jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy to w ogóle... Gdzie jeszcze to wybuduję? Gdzie te rury dociągnę? Więc na razie nic nie obiecuję. Ale właśnie mam zamiar coś takiego zbudować, gdyż na przykład takie zboże, jak mam zboże, wypadają te nasiona hybrydowe. I te nasiona hybrydowe są super paliwem dla energii fum. Więc naprawdę jest to bardzo przydatne. Ja sobie jedno dziabniemy. Naprawdę 32 takie nasiona to jest niemalże cały kociołek energii fum, czyli naprawdę bardzo dużo. Więc mam sobie zamiar coś takiego wybudować, takie tylko... Znaczy mam takie już upodobane miejsce i to chyba będzie tutaj na tej górze, gdzie stoi ten koń. Ponieważ tam, tu biegnie ten tunel. I tam za górką jest, chyba złapał mnie jakiś ogr, ponieważ jest tam dość ładnie wyżłobione. Dlatego mam zamiar tę górę sobie skosić. I tak myślałam, żeby zagospodarować sobie ten teren tutaj. I tutaj postawić te wszystkie maszyny, te budynki z tymi farmami. Więc taki mam plan. I myślę, że będę się już z wami żegnać. Mam nadzieję, że wam się podoba to, co wybudowałam. Oczywiście wieżę będę jeszcze kończyć, więc może zobaczycie w następnym odcinku, jak będzie już ona wykończona.
Chciałbym Wam jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za to, ile Was jest. Naprawdę w życiu bym się nie spodziewała, że będę miała tylu widzów, że tylu ludzi tak naprawdę chce mnie oglądać, bo jedni sobie powiedzą, a co to masz 140 widzów, ja mam 3 czy tam 5 tysięcy. No tak, ale jeżeli ja sobie wyobrażę, że tych 140 ludzi usiądzie i nie ogląda, to jest naprawdę coś niesamowitego. No wyobraźcie sobie 140 ludzi, którzy na Was patrzą. No naprawdę świetnie, to jest po prostu, jestem tak szczęśliwa, jestem tak zadowolona, że jest Was tyle. Naprawdę nie wiem już, nie wiem co mam powiedzieć. I dziękuję też Szantę, która właśnie przyczyniła się do tego, która mi pomogła odbić się od takiego dna, żeby właśnie oglądało mnie więcej ludzi. Naprawdę dziękuję też jej serdecznie. No co ja więcej mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca, że dzięki Wam będę miała taką motywację do budowania czegoś nowego, do nakręcenia nowych filmów, więc mam nadzieję, że tylko już będzie lepiej. I no to co? Widzimy się w następnym filmiku. Pa!